Spytałem Dana, co ma dla nas w planach, a on na to, że musimy dojść do parku Lafayette'a, który się mieści naprzeciwko Białego Domu, bo to najładniejszy park publiczny w mieście i że każdy, więc my też, może sobie w nim mieszkać, jak długo ma ochotę. Trzeba tylko zdobyć kawał dykty i coś na niej napisać. Każdy z transparentem jest automatycznie legalnym demonstrantem i nikt się go nie czepia. Może siedzieć w parku do usranej śmierci. A co my napiszemy? Wszystko jedno, mówi Dan. Byleby wbrew polityce prezydenta. To znaczy, pytam się, spokojna głowa, coś wymyślimy. No więc znalazłem brudny kawał tektury, a za 25 centów kupiliśmy czerwoną kredkę. Napiszemy kombatanci z Wietnamu przeciwko wojnie, mówi Dan. No przecież wojna się skończyła, ja na to, nie dla nas, ale minęło 10 lat. No to co? Złości się Dan. Powiemy, że tkwimy tu już od 11. No i faktycznie, naprzeciwko Białego Domu jest park, a w tym parku pełno różnych protestantów, włóczęgów i żebraków. Wszyscy mają transparenty. Niektórzy krzyczą coś do prezydenta, który mieszka po drugiej stronie ulicy. A oprócz transparentów, większość parkowiczów ma nieduże namioty albo kartonowe pudła, co służą za mieszkania. Na środku trawnika jest fontanna, skąd można brać wodę, a 2 czy 3 razy dziennie wszyscy zrzucają się do kupy i zamawiają tanie kanapki i zupę. Dan i ja przysiedliśmy sobie w rogu. Jeden z parkowiczów pokazał nam, gdzie mieści się sklep z gospodarstwem domowym i poradził, żebyśmy się tam wybrali przed wieczorem po kartony. Najlepsze są te po lodówkach. Inny mieszkaniec parku powiedział, że zimą przyjemniej się tu mieszka niż latem, bo jak tylko się robi cieplej, to służba parkowa specjalnie włącza w nocy spryskiwacze do trawy, żeby przepędzić koczowników. Park Lafayette'a widziałem dawno temu, ale wtedy było tu trochę inaczej. Nawet nie tyle park się zmienił, co dom prezydenta. Teraz odgradzał go wysoki żelazny płot, a co kilka metrów stały betonowe słupki, a dookoła spacerowała banda uzbrojonych strażników. Zupełnie jakby prezydent przestał lubić gości. Dan i ja zaczęliśmy udawać żebraków, ale przechodnie nie mieli ochoty dzielić się z nami forsą. Do wieczora uzbieraliśmy ze 3 dolce, czy koło tego. Trochę się dręczyłem o Dana, bo był z niego taki chuchrak i tak strasznie charkał i w ogóle, ale przypomniałem sobie, jak po powrocie z Wietnamu wzięli go do szpitala dla kombatantów i ładnie podleczyli. Nic z tego. Forrest, nie pójdę tam. Leczyli. No i zobacz, co ze mnie zrobili. Ale Dan, mówię, dlaczego masz cierpieć? Jesteś jeszcze młody facet. Młody facet, raczej kurwa chodzący trup, kretynie. Czy ty tego nie widzisz? Próbowałem go namówić, ale zaparł się kikutami. Powiedział, że nie pójdzie do żadnego szpitala i już. No, dobra. Nadeszła noc, w parku zrobiło się cicho, gramolimy się do kartonów. Dla Wandy też szukałem pudła, ale potem machnęłam ręką. A niech świnia śpi z Danem, pomyślałem sobie, przynajmniej będzie mu ciepło. Forrest, mówi po jakimś czasie Dan, pewnie myślisz, że cię okradłem, co? Że zabrałem forsę z firmy. Nie wiem, Dan, tak niektórzy powiadają. Niczego nie buchnąłem, słowo. Kiedy odchodziłem, nie było już nic do wzięcia. A z tym samochodem to prawda, że razem z jakąś kobietą odjechałeś spod biura wielką limuzyną? Musiałem o to spytać. Tak, on na to. Wynająłem wóz za ostatnie grosze. Pomyślałem sobie, do diabła, jedno małe szaleństwo, zanim będę całkiem spłukany. To co się stało, Dan? Przecież krewetki przynosiły nam kupę szmalu. Gdzie się podziały te wszystkie pieniądze? Pytam go. Tribble, on na to. Pan Tribble? Tak, zwiał skurwiel z forsą. To znaczy, głowy nie dam, ale nikt inny nie mógł tego zrobić. Tribble prowadził księgowość, a po śmierci twojej mamy zarządzał całą firmą. Któregoś dnia przychodzi i mówi, że w tym tygodniu nie starczy pieniędzy na pensję, żeby się nie martwić, bo za kilka dni na pewno wpłyną. A potem, zanim się ktokolwiek obejrzał, skurwysyn rozpłynął się jak kamfora.
Nie, niemożliwe. Ja na to pan Trybu jest człowiekiem uczciwym do szpiku kości. Jak każdy szachista, tak? Przejrzyj na oczy, stary, powiada Dan. Ten facet to był kawał drania. Słuchaj, masz mnóstwo zalet, ale wiesz, jaka jest twoja główna wada? Za bardzo wszystkim ufasz. Nawet ci do głowy nie przychodzi, że są ludzie, którzy zawsze, każdego muszą oszukać. Patrzy taki cwaniak na ciebie i od razu sobie myśli, frajer, naiwniak, a ty traktujesz go jak kumpla. I niesłusznie, Forrest. Świat nie jest tak skonstruowany. Żyją w nim dobrzy ludzie, ale również i tacy, którzy jak lichwiarz na widok klienta z miejsca główkują, jakby go tu oskubać. Po prostu tak jest. I nie ma na to rady. Potem Dan zaczął charkać i prychać i dopiero po jakimś czasie udało mu się zasnąć. Kiedy zrobiło się cicho, wystawiłem łeb z kartonu i spojrzałem na niebo. Noc była zimna, pogodna, w górze świeciły gwiazdy i już chciałem wsunąć się z powrotem do pudła, kiedy nagle okryła mnie taka ciepła mgiełka. Patrzę i widzę Jenny, która stoi przede mną i się uśmiecha. Oj, Forrest, Forrest, mówi, tym razem naprawdę dałeś dupy. O, nie da się ukryć, powiadam. Wszystko było na najlepszej drodze, nawet chciano was odznaczyć. I co? Tak bardzo przejąłeś się ceremonią, że zapomniałeś odkręcić zawór i stało się nieszczęście. Wiem, ja na to. A mały Forrest, pyta Jenny, sądzisz, że jak zareaguje, kiedy się o wszystkim dowie? Nie wiem, mówię. Myślę, że będzie bardzo zawiedziony. Bądź co bądź, przetwarzanie gnoju na prąd to był jego pomysł. Wiem. A nie uważasz, że wypadałoby go o wszystkim powiadomić? Pyta się mnie. Przecież wybierał się do ciebie na święta. Chciałem jutro zadzwonić, mówię. Od wybuchu nie miałem czasu. Dobrze, ale nie zapomnij, ona na to. Widziałem, że jest na mnie trochę zła i tak z ręką na sercu ja też nie byłem z siebie zbyt zadowolony. Pewnie znów wyszłem na głupka, co? Pytam się jej. A nie da się ukryć, swoją drogą. Strasznie śmiesznie wyglądałeś, kiedy utytłany gnojem gnałeś po polu, a za tobą pędził tłum ludzi i stado świń. A tak, widok musiał być niezły, ale wiesz co, Jenny, liczyłem na ciebie, że mi jakoś pomożesz, że mnie uprzedzisz. Pomogłabym, Forrest, ona na to, ale akurat nie ja. Miałam wtedy dyżur, a potem nagle mgła się rozpłynęła i znów zobaczyłem niebo. Duża srebrzysta chmura przysłoniła gwiazdy. Ostatnia rzecz, którą pamiętam przed zaśnięciem, to radosne ochrząknięcia z kartonu, który Dan dzielił z Wandzią. Nazajutrz rano wstałem jak skowronek, znalazłem budkę telefoniczną i zadryndałem do mobilu. Mały Forrest wyszedł już do szkoły, więc opowiedziałem pani Karen o swoich pierepałkach w Colville. Mama Jenny nie bardzo umiała się w tym wszystkim połapać, więc powiedziałem jej, że zadryndam jeszcze raz wieczorem. Kiedy wracałem do parku, już z daleka widziałem, że porucznik Dan kłóci się z jakimś gościem w mundurze piechoty morskiej. Ja z odległości nie słyszałem, co mówią, ale od razu skapowałem się, że nie gadają jak przyjaciele, bo porucznik Dan wygrażał tamtemu, a tamten wygrażał porucznikowi Danowi. No nic, podchodzę do swojego kartonu, a na mój widok Dan mówi do gościa w mundurze: a jak ci się nie podoba, to mój kumpel Forrest da ci w ryj. Gość odwraca się, mierzy mnie wzrokiem od czubka buta do czubka głowy, a potem szczerzy z wyższością pysk. Kurde, ale masz pary między zębami. Poza tym, że masz pary, to jest oficerem i w łapie trzyma teczkę. Pułkownik Ivanov, przedstawia się, a ty osiłku coś za jeden. Ja jestem Forrest Gump, mówię, i nie wiem, o co chodzi, ale jak porucznik Dan mówi, żeby dać w ryj, to daję.
Pułkownik North jeszcze raz wlepia we mnie gały, a potem nagle kiwałbym, jakby go co olśniło. A muszę przyznać, że elegancik z niego. Mundur leży jak kula, buty lśnią jak wypastowane, a klata piersiowa aż mu się mieni od kolorowych wstążeczek. Gump? Pyta się pułkownik. Ten sam Gump, któremu prezydent dał Medal of Honor za zasługi w Wietnamie? To on, powiada Dan, a Wanda, która wciąż siedzi w pudle, potwierdza jego słowa głośnym chrząknięciem. Cóż to było u diabła? Dziwi się pułkownik North. To Wanda, mówię. Trzymacie w kartonie dziewczynę? Wanda to świnia, tłumaczę. O, nie wątpię, mówi pułkownik North. Żadna porządna dziewczyna nie zadawałaby się z takimi lumpami jak wy. A dlaczego protestujecie przeciwko wojnie? O, bo łatwiej protestować przeciwko czemuś, czego nie ma. Durna pało, powiada Dan. Pułkownik North drapie się chwilę po brodzie, duma, a potem kiwa makówką. No, tak, racja. Słuchaj, Gump, zwraca się do mnie. Dlaczego taki facet jak ty, odznaczony przez prezydenta, mieszka w parku jak włóczęga, co? Chciałem mu opowiedzieć o świńskiej farmie koło Colville i co się z nią stało, ale potem pomyślałem sobie, tam, za bardzo to skomplikowane, więc tylko rzekłem, dlatego że firma mi splajtowała. Powinieneś był zostać w wojsku. Na to byłeś przecież bohaterem wojennym. Trzeba pomyśleć, zanim się coś zrobi. Pułkownik znów się zamyśla, mruży oczy i przez dobrą minutę wpatruje się w chałupę prezydenta po drugiej stronie ulicy, a potem spogląda na mnie i mówi, wiesz, Gump, chyba miałbym dla ciebie pracę. Zajmuję się pewną dość poufną sprawą i sądzę, że mógłby mi się przydać taki człowiek jak ty. Masz chwilę, żeby udać się ze mną naprzeciwko i wysłuchać mojej propozycji? Zerkłem na Dana, a on kiwnął głową. Zresztą i tak nie miałem nic lepszego do roboty. A pierwsza rzecz, jaką pułkownik North mówi, kiedy zostawiamy Dana, to strasznie wyglądasz. Trzeba doprowadzić cię do ładu. I doprowadził. Najpierw zabrał mnie do jakiejś jednostki wojskowej i kazał wyszukać dla mnie nowiutki mundur szeregowca. Potem zabrał mnie do łaźni i kazał mi się wykąpać, a na końcu poszliśmy do fryzjera, któremu kazał mnie ostrzyc i ogolić. Kurde, po tych wszystkich zabiegach lśniłem na odległość i czułem się, jakbym znów był w woju. No, lepiej, znacznie lepiej, powiada pułkownik North. Odtąd, Gump, wszystko masz mieć na wysoki połysk. Buty, pasek, a nawet dziurkę w dupie. Zrozumiano? Tak jest, panie pułkowniku, ja na to. A teraz, Gump, mianuję cię specjalnym pomocnikiem do tajnych operacji, ale choćby nie wiem, co się działo, nie wolno ci o tym nikomu pisnąć słowa. Zrozumiano? Tak jest, panie pułkowniku. Wchodzimy do Białego Domu. Słuchaj, Gump, mówi pułkownik North, idziemy zobaczyć się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Masz pamiętać o dobrych manierach, zrozumiano? Już go kiedyś widziałem. Ja na to. W telewizji? Nie. Tutaj, powiadam, 8 czy 10 lat temu. Teraz jest inny prezydent, tłumaczy mi pułkownik North. Na pewno go nigdy nie spotkałeś. Aha, nie słyszy zbyt dobrze, więc gdyby cię o coś pytał, mów głośno i wyraźnie. A po chwili dodaje, zresztą i tak, co mu jednym uchem wpada, zaraz wypada drugim. No dobra. Weszliśmy do pokoju o okrągłych ścianach, w którym siedział przy biurku prezydent. No i faktycznie nie był to żaden z tych prezydentów, których poznałem, tylko ktoś zupełnie inny. Starszy od tamtych o różowych polikach i dobrotliwym spojrzeniu, wyglądał jakby kiedyś był kowbojem albo aktorem czy kimś. Cieszę się, panie Gump, że mogę pana poznać, powiada do mnie. Wiem od pułkownika Norfa, że otrzymał pan Medal of Honor. Tak, proszę pana. A czym pan sobie na niego zasłużył, jeśli wolno spytać? Tym, że mam parę w nogach, mówię. Słucham, pyta prezydent. Powiedział tym, że ma parę w nogach,
wtrąca się do rozmowy pułkownik Nowa. Ale nie powiedział, że ta para w nogach pozwoliła mu wynieść poza linię ognia 5 czy 6 rannych kolegów. Nie mów za pana Gampa, Oli, powiedział prezydent. Powinieneś się tego oduczyć. Przepraszam, panie prezydencie. Chciałem jedynie uzupełnić jego wypowiedź, żeby miał pan jasny obraz sytuacji. Ja zawsze mam jasny obraz sytuacji, oburza się prezydent. Przecież nie cierpię jeszcze na sklerozę. A swoją drogą, pułkowniku Norf, czy ja pana już kiedyś nie widziałem? Wreszcie przeszliśmy do interesów. W rogu pokoju stało włączone telepudło. Leciał akurat teleturniej Koncentracja. Pomyślałem sobie, że pewnie przeszkodziliśmy prezydentowi w oglądaniu programu. Wyłącz to, świństwo Oli, mówi prezydent do pułkownika Norfa. Strasznie mnie ta koncentracja rozprasza. Ja wolę osobiście zgadnij cenę, powiada Norf. Ostatnim razem, jak tu byłem, wtrącam się do rozmowy, to prezydent oglądał prawdę i tylko prawdę, ale to było dawno temu. Akurat za prawdą nie przepadam, mówi Norf. Dobra, nie traćmy czasu na omawianie teleturniejów, powiada prezydent. Gadaj, Oli, co ci leży na sercu. No więc chodzi o tego skurwysyna Ajatollaha w Iranie, panie prezydencie. Można by go wystrychnąć na dudka, a jednocześnie odbić naszych zakładników, przy okazji załatwić tych komuchów w Ameryce Środkowej. To jedyna i niepowtarzalna okazja, panie prezydencie. Tak? A jak to sobie wyobrażasz, Oli? Pyta prezydent. Potrzeba jedynie trochę taktu i trochę dyplomacji, powiada pułkownik. Plan jest następujący. Przez kilka godzin pułkownik Norf tłumaczył panu prezydentowi swój plan. W trakcie pułkownikowej gadki pan prezydent ze 2 razy się zdrzemł i pułkownik musiał przerywać i budzić pana prezydenta. Łaskotał go w nos ptasim piórkiem, które nosił w tym celu w kieszeni. Ja sam zupełnie nie mogłem się pokapować w pułkownikowych planach, bo po pierwsze wszystko było strasznie skomplikowane, a po drugie pułkownik wyrzucał z siebie stosy dziwnych nazwisk, co się w ogóle nie dawały wymówić. Kiedy skończył, byłem tak samo głupi jak na początku, ale pomyślałem sobie, że może przynajmniej prezydent coś zrozumiał. No dobrze, dobrze, Oli, mówi prezydent. To wszystko brzmi bardzo ciekawie, ale wyjaśnij mi proszę, co ma Ajatollah z tym wspólnego? Jak to co? Dziwi się pułkownik, cały plan się na nim opiera. Sprzedajemy Iranowi broń, oni zwalniają naszych zakładników, a my za uzyskane pieniądze finansujemy działania gerillas w Nikaragui. To majstersztyk, panie prezydencie. Zacząłem dumać, co to za goryle, co je trzeba finansować i w ogóle, a na myśl o małpach przypomniał mi się mój orangut Zuzia. Poczciwy, stary Zuzia. No cóż, Oli, powiada prezydent, trochę mi to wygląda na nieczysty interes, ale jeśli uważasz, że tak trzeba, tylko pamiętaj, nie może być mowy o wymianie zakładników na broń, jasne? Zostanie pan bohaterem narodowym, panie prezydencie, obiecuje pułkownik Norf. Jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem, mówi prezydent. Jaka jest w tym rola pana Gampa? Otóż, panie prezydencie, moim zdaniem największym zagrożeniem dla naszego narodu są ciemnota oraz apatia, a obecny tu szeregowy Gump stanowi najlepszy dowód na to, że obie te cechy można pokonać. Dlatego uważam go za niezwykle cenny nabytek. Prezydent patrzy na mnie, jakby nic nie kapował. Co on gada? Pyta się mnie. Jaka ciemnota? Jaka apatia? Nie, nie mam zielonego, mówię. I właściwie guzik mnie to obchodzi. Prezydent drapie się po łbie, po czym wstaje i włącza telepudło. Rób co chcesz, Oli, mówi do pułkownika Norfa. A teraz przepraszam, ale zaczyna się teleturniej ubić interes. To bardzo ciekawy program, powiada pułkownik Norf. Najbardziej lubiłem Zostań królową dnia, ale przestali puszczać, skarży się prezydent. To my już pójdziemy, mówi pułkownik Norf. I niech się pan o nic nie martwi, szeregowy Gampi, ja wszystkim się zajmiemy. Zapewniam, że przyniesiemy chlubę panu i ojczyźnie. Ale prezydent miał w nosie chlubę. Gapił się w telepudło i w ogóle Norfa nie słuchał.
Wróciłem z pułkownikiem Norfem do parku Lafayette'a. Po drodze strasznie się głowiłem nad tym, co zrobić z Danem i Wandą, bo przecież nie mogłem ich zostawić samych w pudle pod gołym niebem. Jeśli chodzi o Dana, pułkownik North mówi, że wszystko już obmyślił. Każe go wziąć na obserwację do szpitala dla kombatantów. I zanim się kapłem, co się dzieje, podjechała wielka kareta. Sanitariusze wciągli Dana do środka i no tyle, żebym go widział. A jeśli chodzi o Wandę, pułkownik North też już wszystko obmyślił. Trzeba, powiada, umieścić ją tymczasowo w zoo. W razie, gdyby nas aresztowano, posłuży jako dowód rzeczowy. A to ktoś nas będzie aresztował, powiadam. Nigdy nic nie wiadomo, Gump, pułkownik North na to. Powiedziałem pułkownikowi, że muszę zobaczyć się z małym Forestem, zanim zaczniemy się rozbijać po całym świecie, a on na to, że w porządku i żebym sobie wziął prezydencki samolot. Temu skurwielowi dziś nie będzie potrzebny, mówi. Inaczej jest, jak się przylatuje gdzieś prezydenckim samolotem, niż jak się przylatuje normalnym. Kiedy wysiadłem, na lotnisku powitała mnie orkiestra. Następnie wielka limuzyna zawiozła mnie do pani Karen. Tam przed domem kotłował się tłum. Na mój widok pani Karen wyszła na zewnątrz, ale mały Forest stał za siatkowymi drzwiami i nie ruszał się z miejsca zupełnie, jakby nie chciał się ze mną widzieć. No i nie chciał, co się okazało natychmiast, jak weszłem do środka. A nie mówiłem, żebyś przynajmniej dwa razy dziennie sprawdzał ciśnienie? Pyta się mnie. No mówiłeś. No. I jak bum cyk cyk, miałeś rację. Jasne, że miałem, a ty wszystko zniszczyłeś. Mogliśmy być milionerami, a jesteśmy pewnie dziadami, no nie? Zgadza się, synu, mówię. Nie nazywaj mnie synem. Oburza się mały. Nigdy mnie tak nie nazywaj. Nie jestem twoim synem, ale nie jestem i już. To było takie proste. Wystarczyło przekręcić wajchę, a ty... Przykro mi, Forest, mówię do dzieciaka, ale nic już na to nie poradzimy. Było, minęło. Trzeba zapomnieć i zająć się czym innym. Tak? A czym? Pyta mój syn. Dlaczego jesteś w mundurze? Wstąpiłeś do wojska, czy co? No, tak jakby... Zresztą kiedyś już byłem w woju, powiadam. Podobno muszę coś zrobić dla pułkownika Norfa. Prosił mnie, a nie wypada odmawiać. Pewnie, chłopiec na to, skoro wszystko inne spieprzyłeś. Kiedy się odwrócił, zobaczyłem, że trze piąstką oko, jakby wycierał łzę, aż mnie coś zabolało w sercu. Dzieciak wstydził się, że jest moim synem. Miał rację, no bo kurde flaki. Jak można być takim fajtłapem? A co z Wandą? Pyta się mnie po chwili. Pewnie jest u rzeźnika, przerobiona na mięso. Nieprawda, ja na to. Mieszka w Waszyngtonie, w tamtejszym zoo. I pewnie wszyscy wytykają ją palcami i się zaśmiewają, co? Nie, wcale nie. Pułkownik obiecał, że będzie miała luksusowe warunki. Aha, już to widzę. I tak mniej więcej toczyła się ta nasza rozmowa. Mały Forest wcale nie cieszył się z mojej wizyty, więc w sumie czułem się jak zbity psisko. Tylko jedna rzecz pod sam koniec wizyty dodała mi ciutkę otuchy. Byłem już w drzwiach, kiedy dzieciak spytał: swoją drogą musiał być niezły widok, kiedy to gówno wystrzeliło w powietrze. Tak, było na co popatrzeć. Nie wątpię, mały na to. Chyba w tym momencie nawet się uśmiechnął, ale nie byłem do końca pewny. No i polecieliśmy do Iranu, a dokładniej do takiego dużego miasta, w którym większość domów miała na dachach coś jakby bulwy albo odwrócone do góry nogami rzepy, a mieszkańcy chodzili w długich czarnych szmatach i zawijasach na łbach i wyglądali potwornie. Groźnie, a najgroźniej ze wszystkich wyglądał ten ich ajatol. Jak nas świdrował gałami, a jaką srogą miał gębę. A nie chciałbym go spotkać w ciemnej uliczce. Pamiętaj, Gump, takt i dyplomacja, szepcze do mnie pułkownik North. Tylko to się liczy. Potem wyciąga grzecznie grabę,
żeby się przywitać z panem Ajatolem, ale ten siedzi z pokrzyżowanymi na piersi rękami i bez słowa świdruje pułkownika. Pułkownik patrzy na mnie i mówi: Chryste, ale dziwak, z tego sukinsyna uścisk dłoni to przecież normalna forma powitania. Za Ajatolem stoi dwóch facetów w takich ni to pieluchach, ni to szarawarach. Za paski mają wetknięte długie szable. Jeden z nich zerka na nas i powiada: nie radzę wam mówić o Ajatollahu sukinsyn, jeszcze się domyśli, co to znaczy i każe odrąbać wam głowy. Myślę sobie, no, słusznie gada, ale nic. Chcę przełamać, pisze lody, więc pytam się pana Ajatola, czy zawsze się tak krzywi i zezuje na wszystkich wilkiem, a jeśli tak, to dlaczego? Dlatego, powiada Ajatol, że od 30 lat próbuje zostać przewodniczącym Światowej Rady Kościołów, a te pogańskie dupki nie chcą mnie nawet przyjąć na członka. Przecież nie ma bardziej religijnego człowieka ode mnie. A co tak panu na tym zależy? Pytam go. A on na to: a zależy, mam swoją godność i nie dam sobą pomiatać. Zresztą kim oni są, te ścierwa zasrane, żeby odmawiać mi członkostwa w Światowej Radzie? Jestem Ajatollahem, a Ajatollah to gruba ryba, rozumiesz ten paku? Ej, chwileczkę, wtrąca się pułkownik Norf. Mój asystent Forrest nie jest najbystrzejszym z ludzi, ale to jeszcze nie powód, żeby go obrażać. Pocałuj mnie w dupę, powiada gniewnie Ajatol. Jestem Ajatollahem i mogę mówić, co mi się podoba. A ja jestem pułkownikiem amerykańskiej piechoty morskiej i nikogo nie całuję w dupę, mówi Norf. Na to Ajatol wali się łapami po udach i głośno ryczy ze śmiechu. Bardzo dobrze, pułkowniku, bardzo dobrze. Coś mi się zdaje, że ubijemy interes. Pułkownik Norf zaczął wyjaśniać swój plan. A więc chodzi o to, że paru pańskich ludzi w Libanie porwało paru naszych i trzyma ich jako zakładników dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest to niezwykle żenująca sytuacja. Tak, powiada Ajatol, to dlaczego ich nie odbijecie? O, to nie takie proste, mówi Norf. Ajatol w śmiech. Naprawdę? Wiem co nieco na ten temat. O tak, pamięta pan, co się stało, kiedy wasz poprzedni prezydent, to był dopiero pierdoła, próbował ukraść nam zakładników. Zaraz, jak on się nazywał? A Norf na to: nieważne, już nie urzęduje w Białym Domu. No tak, o tym też co nieco wiem, powiada ze śmiechem tamten i znów się trzepie po udach. No, może, mówi pułkownik, ale przejdźmy lepiej do interesów. W końcu czas to pieniądz. Czym jest czas dla Ajatollaha? Pyta Ajatol i unosi łapska do góry, na co jeden z facetów z szablą i w szarawarach uderza dwa razy w wielki gong podobny do tego, który pani Hopwill, żona wiceprezesa od Coli, miała u siebie w pokoju, do masażu. A skoro mowa o czasie, najwyższy czas coś przekąsić, ciągnie Ajatol. Mam nadzieję, że panowie są głodni. O, jeszcze jak? Ożywiam się. Pułkownik Norf kuksnął mnie w bok, ale Ajatol ucieszył się i wrzeszczy: no to czym chata bogata? Do sali wbiegło 100 Arabów, czy coś koło tego, każdy z tacą lub talerzem pełnym dziwnego żarła. Zupełnie się nie mogłem pokapować w ichniejszej wałowie. Oliwki, owoce, sterty, czegoś, co wyglądało jak kiełbachy owinięte liśćmi kapusty, jakiś twaróg. Nie, diabli wiedzą, co jeszcze. Ułożyli wszystko na wielkim perskim dywanie i stanęli z boku z łapami pokrzyżowanymi na piersiach. Panie Gamp, czym mogę panu służyć? Pyta się mnie Ajatol. Może kanapką z szynką? Odpowiadam. Na brodę Allaha, co pan mówi? Oburza się Ajatol. Stanowczo sobie wypraszam. Tu nikt od 3000 lat nie miał w ustach wieprzowego mięsa. Pułkownik Norf łypie na mnie wściekłym wzrokiem. Kątem oka widzę, jak dwaj szarwańcy wyciągają z gaci szable i kurde, maraz, myślę sobie, pewnie jakąś gafę strzeliłem, więc czym prędzej się poprawiam, albo kilka oliwków czy coś. Jeden ze służących Arabów nałożył mi na talerz stos oliwków do wyboru, do koloru. I bardzo dobrze, pomyślałem sobie, w końcu na świńskiej farmie najadłem się tyle szynki, że mi się... A dotąd odbija. Pułkownik Norf też dostał talerz z żarciem. Zaczyna jeść paluchami i przy każdym kęsie głośno ocha i acha. Ja w
piernicza Moliwki. Ajatol nie brudzi sobie rąk, je ładnie widelce ma na mnie i pułkownika patrzy trochę zdziwiony. Kiedy skończyliśmy wszamiać i Araby zabrały talerze, pułkownik znów wraca do tematu zakładników. Niech pan słucha, mówi do gospodarza. Ja i pan Gump możemy wam dostarczyć dość rakiet, aby wysadzić w powietrze połowę chrześcijańskiego świata. Ale jeśli chce pan dostać chociaż jedną, musi pan przekonać tych świrów w Libanie, żeby puścili wolno naszych ludzi. To co, umowa stoi? Ajatollah nie wchodzi w układy z szatanem, powiada Ajatol. Tak? To dlaczego sami nie produkujecie rakiet? Nie mamy czasu, mówi Ajatol. Jesteśmy zbyt zajęci modłami. Tak? To wy módlcie sobie rakiety. Woła pułkownik i zaczyna rżeć strasznie z siebie. Zadowolony. Ajatol naburmuszył się jak chmura gradowa, a ja zacząłem się bać, że przez takt i dyplomację pułkownika Norfa wpadniemy w gówno po uszy. Pomyślałem więc sobie, że trzeba rozładować napięcie, najlepiej jakimś żartem. Przepraszam, panie Ajatollah, mówię. Zna pan ten kawał o pijaku na jednokierunkowej ulicy? Nie. No więc jedzie pijak jednokierunkową ulicą. Zatrzymuje go policjant i mówi, panie, nie widział pan strzałek? A pijak na to strzałki? To tu, kurwa, Indianie z łuków strzelają? Na miłość boską, Gump, syczy pułkownik. Ale Ajatol wybucha śmiechem, wali się łapskiem po kolanie, tupie nogą, no i w ogóle bardzo się cieszy. Widzę, panie Gump, że pan ma poczucie humoru, mówi do mnie. Może byśmy się przeszli po ogrodzie. No to wstałem i ruszyliśmy razem do drzwi. Zanim wyszłem na zewnątrz, zerkłem przez ramię na pułkownika. Wyglądał jak jakiś niedorozwój, czy co, kiedy tak stał z rozdziawioną gębą. Coś panu powiem, panie Gump, mówi Ajatol, kiedy się oddaliliśmy od pułkownika. Nie podoba mi się ten pański kolega, jest zbyt cwany, jak na mój gust. Podejrzewam, że chce mi wyciąć jakiś numer. Bo ja wiem, chyba nie, moim zdaniem to uczciwy gość. Uczciwy, nieuczciwy, wszystko jedno, powiada Ajatol. Chodzi o to, że nie mam czasu słuchać tych jego bajerów. Muszę lecieć się modlić, więc niech mi pan powie. Broń w zamian za zakładników. Co pan o tym sądzi? No, nie za bardzo się na tym znam, ale jeśli to uczciwa wymiana, to czemu nie? Prezydentowi się pomysł podobał, tylko jak mówię, to nie jest moja działka. Aha, nie pana działka. A czym się pan zajmuje, panie Gump? Pyta się Ajatol. Zanim tu przyjechałem, hodowałem świnie, odpowiadam. Na brodę proroka, mruczy pod nosem Ajatol, po czym zaciska ręce i wywraca oczy do góry nogami. Allahu, kogoś mi przysłał, handlarza świniną. Ale tak w ogóle to jestem wojakiem, dodaje szybko. No, to już trochę lepiej, Ajatol na to. Więc z pozycji wojskowego niech mi pan powie, w jaki sposób te rakiety mogą pomóc staremu Ajatollahowi zwalczyć niewiernych w Iraku. No, nie mam zielonego. O! Właśnie. Taką odpowiedź Ajatollah ceni, a nie tę gadkę, szmatkę, jaką mi wciska pułkownik. Zachowuje się jak sprzedawca używanych samochodów, który... No ale... mniejsza. Niech pan wraca do niego, panie Gump, i powie mu, że umowa stoi broń w zamian za zakładników. Więc każe im pan uwolnić naszych ludzi? Pytam. Oczywiście nie mogę nic obiecać. Mówi Ajatol, ci w Libanie to banda pomyleńców. Ajatollah może jedynie spróbować przemówić im do rozsądku, a pan ze swojej strony niech się postara, żeby rakiety trafiły tu jak najszybciej. No i tak wyglądał nasz spacer. Kiedy wróciłem do środka, pułkownik Norf najpierw nawrzucał mnie od idiotów za to, że się wtrąciłem do jego dyplomacji, a potem, jak się dowiedział, na czym stanęło, cieszył się jak świnia w kałuży. Dobry Boże! Woła w samolocie. Trafiło nam się, Gump! Jak ślepej kurze ziarno! Wreszcie wykiwaliśmy starego jełopa. Zakładnicy w zamian za 100 sprzeterminowanych rakiet, których nie chcieliby nawet pacyfiści. Ta, za mistrzowskie posunięcie!
Przez całą drogę powrotną pułkownik wyśpiewywał pochwały na swoją cześć. A ja myślałem sobie, skoro mam robić karierę w woju, to muszę z kimś pogadać w sprawie pensji, żebym miał co wysyłać pani Karen dla małego Foresta. Ale wszystko potoczyło się inaczej i moją karierę diabli wzięli. Afera wybuchła wkrótce po naszym powrocie do Waszyngtonu. Zanim jednak wybuchła, postanowiłem uporządkować swoje sprawy. Najpierw polazłem do szpitala dla kombatantów. No i faktycznie pułkownik Knopf nie kłamał. Powiedział, że wezmą Dana na obserwację i wzięli. Dan leżał na łóżku i wyglądał 100 razy lepiej niż jak go ostatni raz widziałem w parku. Gdzieś się podziewał, Homoncie? Pyta się mnie na powitanie. O, byłem daleko, z tajną misją, mówię. Ta? A gdzie? W Iranie. Po co? Żeby się spotkać z Ajatolem. Tym skurwysynem? Po jakie licho? Pyta Dan. Więc mu mówię, mieliśmy dla niego pewną propozycję. Broń za zakładników. Serio? Aha, jaką broń? Całą kupę przeterminowanych rakiet. Za jakich zakładników? No, tych w Libanie. I co udało się? O, no, częściowo, powiadam. Co to znaczy częściowo, pyta Dan. No, myśmy dali rakiety. A oni zwolnili zakładników? A jeszcze nie. I nie zwolnią. Tumanie jeden. Chryste Forest, ale ty masz ptasi móżdżek. Po pierwsze, zdradziłeś mnie, cywilowi, tajemnicę wojskową, za co możesz trafić przed pluton egzekucyjny, a po drugie, znów się dałeś wykorzystać. No, dobra. Po wymianie tych serdeczności posadziłem Dana na wózek i zawiozłem do szpitalnej kawiarni na lody. W szpitalu nie serwowali ostrygów, więc Dan opychał się lodami. Mówił, że przynajmniej nie połamie sobie na nich zębów. Słusznie. W każdym razie przypomniało mi się, jak byłem mały i w sobotnie popołudnia siadywaliśmy z mamą na werandzie przed domem. Mama kręciła w misce lody, ja patrzyłem, a potem, jak już wszystko było ładnie wybełtane, oblizywałem drewnianą łyżkę. Jak myślisz, Dan, co z nami będzie? Spytałem porucznika Dana. Co to za filozoficzne pytanie? Lepiej, Forest, nie kombinuj, bo nie jesteś w tym mocny. Wiem, chyba dlatego wszystko, czego się tknę, obraca się w gówno. Zawsze mnie wyrzucają z roboty, a jak nie wyrzucają, to i tak coś chrzanie. Tęsknię za mamą, za Jenny, za Bubą i w ogóle. Powinienem się opiekować małym Forestem, ale jak? Poza tym wiem, że nie jestem zbyt mądry, ale dlaczego wszyscy muszą mnie zaraz traktować jak debila? Tylko w nocy, kiedy śnię, wszystko mi wychodzi. Powiedz, Dan, czy to się kiedyś zmieni? Pewnie nie, mówi Dan. Czasem tak już jest na tym świecie. Ty i ja jesteśmy obaj nieudacznikami i nic na to nie poradzimy. Tyle, że ja się nie zastanawiam nad przyszłością, bo wiem, co mnie czeka. Długo nie pożyję. I dobrze, nikt po mnie nie będzie rozpaczał. Nie mów tak, Dan. Jesteś moim jedynym przyjacielem. Będę mówił, co mi się podoba. On na to. Różne rzeczy można mi zarzucać, Forest, ale nie to, że kiedykolwiek unikałem prawdy. Tak, ale chodzi o to, że nikt nie wie, ile jeszcze będzie żył. Przestań, Forest. Znów zaczynasz filozofować. No, dobra. Macie przykład, w jakim mniej więcej stanie był Dan. Jeśli chodzi o mnie, też byłem w nie najlepszym. Zacząłem podejrzewać, że Ajatol zrobił nas, znaczy się mnie i pułkownika Knopfa, w bambuko. Sam dostał rakiety, a zakładników jak nie było, tak nie ma. Pułkownik Knopf zwijał się jak w ukropie, załatwiał, żeby pieniądze za sprzedaż broni dotarły do tych goryli w Ameryce Środkowej, więc nawet nie miał czasu, żeby się gnębić innymi rzeczami. Któregoś dnia powiada do mnie: Gump, za parę dni będę zeznawał przed jakąś komisją w kongresie, nie jestem pewien, ale może ciebie też wezmą. Jeżeli tak się stanie, to pamiętaj, nic nie wiesz o żadnych umowach, o żadnej broni i zakładnikach, jasne? O broni to wiem, mówię, a zakładników na oczy nie widziałem. Nie o to mi chodzi, cymbale, złości się pułkownik. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że to, cośmy robili, było nielegalne, że możemy trafić za kratki? Lepiej trzymaj swoją durną gębę na kłódkę i rób, co ci każe, słyszysz? Tak, panie pułkowniku, mówię, ale na razie miałem inne zmartwienia na głowie niż jakieś zeznania czy komisje, bo pułkownik Knopf
zakwaterował mnie w baraku piechoty morskiej, co nie było dobrym pomysłem. Piechociarze różnili się od reszty wojska. Ciągle się wydzierali i kazali pucować wszystko na połysk. Nigdy im się nic nie podobało, a najbardziej to, że w ich baraku mieszka szeregowy gamb, który do piechoty nie należy. Tak bardzo mi dopieprzali, że w końcu wziąłem i się wyprowadziłem, a ponieważ nie miałem się gdzie podziać, wróciłem do parku Lafayette'a. Ktoś zajął moje pudło, więc przytachałem sobie nowe i kiedy już się w nim zagościłem, postanowiłem wybrać się do zoo i odszukać Wandę. Znalazłem ją bez trudu między fokami a tygrysem. Wsadzili ją do niedużej klatki, a na zewnątrz powiesili napis Sphinus Americanus. Na podłogę rzucili trochę siana, trochę wiórów i myśleli, że jej to starczy. A ona miała bardzo nieszczęśliwą minę. Wandzia od razu mnie rozpoznała, więc wetkłem łapę do klatki i poklepałem ją po ryju. Odpowiedziała głośnym chrząkiem. Było mi tak żal, że nie wiedziałem, co robić. Kurde. Gdybym mógł wyrwać pręty i wypuścić ją na zewnątrz, ale no nic. Poszłem do kiosku, kupiłem prażoną kukurydzę batona i wróciłem. Chciałem jej też kupić hot doga, ale w końcu zrezygnowałem. Najpierw poczęstowałem Wandzie batonem, a kiedy zacząłem ją karmić kukurydzą, jakiś głos się mnie pyta, co pan robi? Patrzę, a za mną stoi wielki strażnik zoologiczny. Daję Wandzi jeść. Mówię mu, tak? On na to, a nie umie pan czytać? Tu jest napisane, nie karmić zwierząt. Założę się, że zwierzęta tego nie napisały, mówię. No, dowcipnij się, znalazł. Facet chwyta mnie za kołnierz. Idziemy, bratku, ciekawe, czy w kiciu też będziesz sypał dowcipami. Kurde flaki, myślę sobie. Co za dużo, to niezdrowo. Nie dość, że się czuję jak zbity psisko. Nie dość, że nic mi w życiu nie wychodzi, to jeszcze ten typ będzie mnie tarmosił i straszył kiciem? Tylko dlatego, że chciałem nakarmić zwierzątko mojego syna? O, mówię wam, porządnie mnie to rozpiekliło. Jak się nie odwrócę, jak nie dźwignę go nad głowę. Potem kilka razy zakręciłem nim w górze, tak jak w dawnych czasach profesorem i warzywem, a następnie posłałem gościa w cholerę. Przefrunął ponad płotem jak papierowy samolocik i wylądował z wielkim pluskiem na środku foczego basenu. Foki natychmiast siup do wody, podpłynęły zainteresowane, krążą dookoła, trącają faceta płetwami, a on się pieni i wścieka i wygraża mi pięścią. Ja nic sobie z tego nie robiłem. Wyszłem z zoo i wróciłem autobusem do centrum. Czasem trzeba postąpić po męsku i już. Skurwysyn i tak miał szczęście, że nie cisłem go w drugą stronę, do tygrysów. Niedługo później wszystko się rypło. Okazało się, że nasz układ z Ajatolem nie przypadł do gustu ważniakom na Kapitolu. Uważali, że dostawa broni do Iranu w zamian za wypuszczenie zakładników to głupi pomysł, że szmal za broń trafił do goryli walczących w Nikaragui też się im nie podobało. Kongresmeni podejrzewali, że za wszystkim stoi prezydent i zawzięli się, żeby to udowodnić. Pułkownik Nowow tak ładnie zeznawał przed komisją za pierwszym razem, że zaproszono go po raz drugi. Za drugim razem w komisji siedziało pełno cwanych prawników z Filadelfii. Wszyscy próbowali go zagiąć, ale pułkownik też jest nie w ciemię bity i kiedy posługuje się taktem i dyplomancją, wcale niełatwo go zagiąć. Pułkowniku, co by pan zrobił, gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych kazał panu popełnić przestępstwo? Pyta jeden z prawników. A pułkownik na to, proszę pana, jestem oficerem piechoty morskiej, a oficer piechoty morskiej słucha rozkazów swoich przełożonych, więc gdyby prezydent kazał mi popełnić przestępstwo, zasalutowałbym i ruszył zdobywać kolejne wzgórze. Jakie wzgórze? Wzgórze Kapitolu? Nie, idioto, mówię w przenośni, bo kiedy trzeba zdobyć jakieś wzgórze, to wysyłają właśnie nas, morską piechotę. W całym wojsku my jesteśmy najlepsi. Tak? To dlaczego mówi się piechota to hołota? Zabiję cię, skurwysynu, poderżnę ci gardło i napluję do krtani. Pułkowniku, niech się pan opanuje. Agresją nic pan nie zwojuje, a zatem twierdzi pan, że ta transakcja nie była pomysłem prezydenta? Tak twierdzę, dupku.
A więc kto był jej pomysłodawcą? Pan? Oczywiście, że nie, ty barani łbie. Takt i dyplomancja pułkownika nabierają coraz większego rozmachu. W takim razie kto? Pyta prawnik. Nikt, a zarazem wiele osób. Pomysł, że tak powiem, sam się zrodził. Sam? Z niczego? Nie wierzę. Ktoś musiał pierwszy na to wpaść. Takie rzeczy nie dzieją się same. Istotnie, był jeden człowiek, który najlepiej miał wszystko przemyślane. Czyli był ktoś, kto był pomysłodawcą tej nielegalnej transakcji. Można go tak określić. Czy był nim admirał Poindexter, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego? Co? Ten pierdoła z fajką w gębie? No a skądże? Nie umiałby wylać sików z buta, gdyby mu ktoś do nich naszczał, a co dopiero wymyślić taki numer. No, dobrze, pułkowniku, więc czy może nam pan zdradzić, kto wpadł na pomysł transakcji? Tak, szeregowy Forrest Gump. Kto? Gump, szeregowy, Forrest Gump, specjalny pomocnik prezydenta do tajnych działań. Transakcja była jego pomysłem. W ten sposób zostałem wciągnięty w bagno. Którejś nocy dwóch drabów w prochowcach podchodzi do mojego pudła w parku i zaczyna się dobijać. Kiedy wyłażę sprawdzić, co się dzieje, jeden z nich wciska mi do łapy jakiś świstek i powiada, że mam się rano stawić przed specjalną komisją senacką, która bada aferę o nazwie Iran-Contras. I radzę, koleś, żebyś wyprasował mundur, zanim się pojawisz. Mówi, Chryste, aleś sobie narobił bigosu. Zupełnie nie wiem, co robić. Jest za późno, żeby dzwonić do pułkownika Norfa i go budzić, a pewnie on ze swoim taktem i dyplomacją na pewno wszystko ma starannie obmyślane, więc przez godzinę czy dwie włóczyłem się bez celu i w końcu wylądowałem przy pomniku Lincolna. Siedział sobie staruszek na fotelu z marmura duży, jakby trochę smutny, cały oświetlony reflektorami. Znad rzeki Potomac nadciągała mgła, a poza tym siąpił deszcz. Czułem się nieszczęśliwy i ogólnie pokrzywdzony. Nagle patrzę, a tu z mgły wyłania się Jenny i idzie w moją stronę. I co, Forrest? Znów się wpakowałeś w kłopoty, mówi bez żadnych ogródków. Tak, jakby. Mało ich miałeś, kiedy poprzednim razem służyłeś w wojsku? Pyta się. Dużo. Więc co cię podkusiło? Chciałeś zaimponować małemu Forrestowi? Tak. Mówię. Odgarnęła ręką włosy, a potem odrzuciła w tył głowę, tak jak dawniej, a ja stałem bez słowa jak ten ciołek i wykręcałem sobie paluchy. Co? Żal ci samego siebie? Pyta mnie Jenny. Tak, mówię. Coś mi się zdaje, że nie bardzo masz ochotę stawać przed kongresem i zeznawać, jak było. Nie bardzo. Nie wygłupiaj się, Forrest. Musisz im powiedzieć prawdę. Sprzedaż broni w zamian za obietnicę zwolnienia zakładników to poważne przestępstwo. Podobno. Co zamierzasz zrobić? Pyta się mnie. Nie wiem. Mówię. Na twoim miejscu wyśpiewałabym wszystko od początku do końca i nikogo nie osłaniała. Słyszysz? Pewnie. Masz rację. I w tym momencie znad rzeki przypłynął wielki obłok mgły i porwał Jenny. Przez chwilę kusiło mnie, żeby rzucić się za nią, złapać i przyprowadzić z powrotem, no ale nawet ja nie jestem taki głupi. Odwróciłem się i ruszyłem w stronę mojego pudła w parku. Znów byłem sam, jak palec. Jenny zawsze mi mówiła, żebym mówił prawdę. To był ostatni raz, kiedy jej nie posłuchałem. Powiedzcie, szeregowy Gump, kiedy po raz pierwszy wpadliście na pomysł, że można wymienić zakładników na broń? Siedziałem w pokoju przesłuchań przy długim stole, przodem do tych wszystkich senatorów, prawników i innych wzdętych ważniaków. Reflektory biły mnie w oczy, a kamery telewizyjne wszystko rejestrowały. Pytania zadawał jeden taki, no, przystojny blondyn. A kto mówi, że to był mój pomysł? Ja tu zadaję pytania. Wy, szeregowy Gump, macie na nie odpowiadać, mówi. Nie za bardzo wiem,
jak odpowiedzieć ja na to, bo nawet nie pyta się mnie pan, czy to był mój pomysł, tylko od razu chce pan wiedzieć, kiedy mi przyszedł do łba. Zgadza się. A więc kiedy? Zerkłem na pułkownika Norfa, który przypiął sobie do munduru chyba wszystkie medale, jakie w życiu dostał. Pułkownik wpatruje się we mnie intensywnie i powoli kiwa głową, jakby zachęcał mnie do odpowiedzi. To chyba było wtedy, jak się spotkałem z prezydentem. Mówię, dobrze. I czy podczas tego spotkania powiedzieliście prezydentowi o swoim planie wymiany zakładników na broń? Nie, proszę pana. A zatem co powiedzieliście prezydentowi? Pyta się mnie blondyn. Że poprzedni prezydent, z którym gadałem, najbardziej lubił oglądać prawdę i tylko prawdę. Czyżby? A co na to obecny prezydent? Że on sam woli ubić interes. Na szeregowy gamp! Krzyczy blondyn. Przypominam wam, że zeznajecie pod przysięgą. Macie mówić prawdę. No dobrze, więc kiedy przyszliśmy, prezydent oglądał koncentrację i powiedział, że to go rozprasza. Szeregowy gamp! Jeszcze raz przypominam wam o przysiędze. Wyraźnie unikacie odpowiedzi. Naigrawacie się z członków Komisji Senackiej. Radzę uważać, bo możemy was oskarżyć o obrazę kongresu. Kurde flaki, coście tacy obrażalscy? Pytam go. Osłaniasz ich, ty skurwysynu! Wrzeszczy blondyn. Osłaniasz ich wszystkich! Prezydenta, pułkownika Norfa, Poindextera! Diabli wiedzą kogo jeszcze, ale my dojdziemy do prawdy. Choćby miało nam to zająć rok. Tak jest, ja na to. Słuchajcie, szeregowy gamp. Pułkownik Norf zeznał, że to wyście obmyślili cały ten haniebny plan sprzedaży broni Iranowi w zamian za zwolnienie zakładników, a następnie przekazania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży broni partyzantom w Ameryce Środkowej. Czy to prawda? Nic nie wiem o żadnych partyzantach. Mówię, myślałem, że forsa idzie dla goryli walczących w Nikaragui. Aha, woła blondyn. Czyli przyznajecie, że świetnie się orientowaliście, gdzie trafią pieniądze? No, do goryli, tak mi mówiono. Tak wam mówiono, powiadacie? A ja twierdzę, że kłamiecie, szeregowy gamp. Twierdzę, że to wy za cichą zgodą prezydenta obmyśliliście cały plan, więc teraz nie udawajcie wariata. Ja nic nie udaję, ja naprawdę. Panie przewodniczący, przerywa mi blondyn, to chyba oczywiste, że szeregowy gamp, specjalny pomocnik prezydenta do tajnych działań, kłamie jak najęty. Traktuje nas jak głupców. Uważam, że powinno się go oskarżyć o obrazę kongresu. Przewodniczący Komisji Senackiej wydał piersi, kikuje na mnie, jakbym był jakimś robalem, czy co? Szeregowy gamp, powiada, rzeczywiście wygląda na to, że stroicie sobie z nas żarty. Czy zdajecie sobie sprawę, jaka może was spotkać za to kara? Nie, proszę pana, mówię. Powiem prosto z mostu, możemy cię, skurwysynu, wpakować do pierdla. Tak? To na co czekacie? Pytam, naśladując takt i dyplomancję pułkownika Norfa. Pakujcie. I tak znalazłem się za kratkami. Następnego dnia The Washington Post drukuje artykuł zatytułowany Idiota aresztowany za obrazę kongresu. The Washington Post. Podczas wczorajszych przesłuchań dotyczących sprzedaży broni do Iranu pewien upośledzony umysłowo mieszkaniec Alabamy został oskarżony o obrazę kongresu. Sprawę afery Iran-Contras dokładnie opisywaliśmy na łamach naszej gazety. Forrest Gump, człowiek bez stałego miejsca zamieszkania, został skazany na bezterminowy pobyt w więzieniu za lekceważenie członków komisji senackiej, która bada zarzuty stawiane czołowym przedstawicielom administracji prezydenta Reagana, podejrzanym o mamienie irańskiego przywódcy Ayatollaha Khomeiniego obietnicami sprzedaży broni w celu wyłudzenia gotówki. Gump, który podobno uczestniczył w wielu podejrzanych interesach z ramienia rządu Stanów Zjednoczonych, w tym również w programie lotów kosmicznych, jest, jak twierdzi nasz informator, członkiem skrajnie prawicowego odłamu amerykańskiego wywiadu, jednym z tych facetów, co to się śnią po nocach. Zasiadający w komisji senator, który prosił o zachowanie anonimowości, powiedział nam, że Gump będzie gnił w pierdlu dla psychicznych, dopóki nie wyrazi skruchy za to, że próbował zrobić głupców z członków kongresu. Tylko członkowie kongresu mają do tego prawo, a nie jakiś wypierdek z Alabamy. Dali mi ciuchy, czarno-białe paski, potem wsadzili mnie do celi razem z fałszerem, ze zboczeńcem, co molestował dzieci, z gościem, co urządzał wybuchy i ze świrem o nazwisku Hinckley, który cały czas gadał o aktorce Jodie Foster. Najsympatyczniejszy był fałszer. Po przejrzeniu różnych moich akt i papierów naczelnik więzienia dla psychicznych skierował mnie do robienia tablic rejestracyjnych. Życie w więzieniu płynęło nudno i spokojnie. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, a dokładniej była Wigilia i na zewnątrz padał śnieg. Kiedy do celi przyszedł strażnik i powiedział, że mam gościa. Spytałem go, jakiego gościa? On na to, słuchaj Gump, zważywszy na przestępstwo, jakiego się dopuściłeś, ciesz się, że w ogóle ktokolwiek się zdecydował cię odwiedzić. Ja tam uważam, że ludzi, którzy robią durni z członków Kongresu Amerykańskiego, powinno się trzymać po ciemku, o suchym chlebie i wodzie, więc nie gadaj, tylko podnoś dupsko i wyłaź.
Poszłem z nim do sali widzeń. Za oknem grupa kolędników z Armii Zbawienia śpiewała Cichą Noc, a święty Mikołaj potrząsał dzwonkiem, zbierając datki. Kiedy usiadłem w wyznaczonym miejscu, ze zdziwienia szczęka prawie opadła mi na kolana, bo po drugiej stronie drucianej siatki zobaczyłem małego Foresta. Cześć, mówi do mnie dzieciak, wesołych świąt. Dzięki. Tak mnie zatkało na jego widok, że nie wiedziałem, co innego powiedzieć. Przez minutę siedzimy bez słowa, się na siebie gapimy, a raczej ja się gapię na niego, on blad, tak jakby wstydził się, że jego tatuś przebywa za kratkami. Skąd się tu wziąłeś? Pytam go w końcu. Babcia mnie przysłała. Pisali o tobie we wszystkich gazetach, mówili w telewizji. Babcia pomyślała, że ucieszysz się, jak cię odwiedzę. Miała rację, mówię, bardzo się cieszę, że przyjechałeś. To nie był mój pomysł, mały na to. Kurde, mógł sobie tę uwagę darować. Słuchaj, Forest, mówię do dzieciaka, wiem, że wszystko spieprzyłem i trudno, żebyś był ze mnie dumny, ale wiedz, że się starałem, serio. Co się starałeś? Pyta się mały. Nic nie spieprzyć. Ja na to. Dzieciak wciąż patruje się w blat, wreszcie po chwili mówi, poszedłem do zoo, żeby zobaczyć się z Wandą. Jak się miewa? Ze 2 godziny jej szukałem, dygotała z zimna, więc chciałem wsunąć jej między prętami kurtkę, ale pojawił się taki wielki strażnik i zaczął się na mnie wydzierać. A nie uderzył cię ani nic, co? Nie, mówi mały Forest. Powiedziałem mu, że to moja świna, a on na to dobra, dobra. To samo mówił tamten świr. Potem sobie poszedł. Jak szkoła? Pytam. W porządku, tylko dzieciaki mi trochę dokuczają z twojego powodu. No wiesz, że zamknęli cię w pace. Nie przejmuj się, mówię mu, i nie zwracaj na nich uwagi. Przecież to nie twoja wina. A on na to, sam nie wiem, może gdybym częściej przypominał ci o sprawdzaniu zaworów, wciąż byś mieszkał na farmie i hodował świnie. Nie trzeba oglądać się wstecz, mówię do syna. Widać, los chciał inaczej, nic się na to nie poradzi. Resztką sił staram się zachować twarz. Co będziesz robił na święta? Pyta mały. Pewnie urządzą nam tu wielką fetę. Kłamie. Podadzą indyka i w ogóle, a potem przyjdzie święty Mikołaj i przyniesie nam kupę prezentów. Dyrekcja więzienia bardzo się o nas troszczy. A ty co będziesz teraz robił? Wrócę autobusem do domu. Już widziałem wszystkie tutejsze atrakcje po zoo. Obejrzałem sobie z zewnątrz Biały Dom, potem Kapitol i pomnik Lincolna. I co, podobał ci się? Wiesz, to było dziwne, akurat zaczął padać śnieg znad rzeki, nadciągnęła mgła i co? Nic, po prostu tęsknię za mamusią, powiada dzieciak. A czy mamusia, czy ona? Widziałeś ją tam? Nie całkiem, ale tak jakby, pytam. Tak, tak jakby, dosłownie przez chwilę, ale to był tylko sen. Nie jestem taki głupi, żeby wierzyć w duchy. Mówiła ci coś? Pytam go. Tak, żebym się tobą opiekował, że poza babcią i tobą nie mam nikogo na świecie, a ty potrzebujesz teraz mojej pomocy. Tak ci mamusia powiedziała? Słuchaj, przecież mówiłem, że to był tylko sen, sny nie mają znaczenia. Nigdy nie wiadomo, ja na to, kiedy odchodzi twój autobus. Za godzinę muszę się zbierać. No to miłej podróży, przykro mi, że musiałeś mnie oglądać w takim miejscu, ale może już niedługo wyjdę na wolność. Zamierzają cię zwolnić? Chyba tak. Przychodzi tu społecznie taki jeden facet, kaznodziej, który chce się zająć moją rehabilitacją. Jak się nazywa? Pyta mały Forest. Wielebny Jim Baker.